Hej besties! Z tej strony Lila i Werka. I witamy Was w naszym wspaniałym podcaście Besties! Jeżeli macie do nas jakieś pytania, dylematy, historie, możecie nam przesyłać na adres askmałpa.yourbesties.com. I takie słówko, przypomnienie, rzeczywiście nie jesteśmy psychologami, to są tylko ploteczki dwóch besties. To są tylko nasze pogadanki, więc proszę nie brać wszystkiego dosłownie. Tak, nie bierzcie wszystkiego dosłownie. Tylko tak, jakby wam bestie wasza doradziła. No, czyli bestie może się mylić, może powiedzieć coś głupiego. Jeżeli macie inne zdanie na jakiś temat niż my, to też jak najbardziej jest to... To jest normalne. Okej. Zaczynamy. Malowałaś się w szkole? Tak, w gimnazjum, w podstawówce? W gimnazjum. Kiedy się zaczęłaś malować? W gimnazjum zaczęłam... Moja mama mi nie pozwalała długo się malować. Nie pozwalała ci? I pamiętam, że pierwszy kosmetyk, jaki pozwoliła mi kupić, to taki przeźroczysty tusz do rzęs, to chyba była nawet odżywka z Miss Sporty. Okej. Okay. W takim przeźroczystym opakowaniu. Coś kojarzy, no. Biało-niebieska zakrętka, coś Miss takiego Sporty było. Mi się od razu kojarzy z tym takim korektorem w sztyfcie. Nie wiem, czy go pamiętasz. Tak. Bo ja od 12 roku życia miałam mega trądzik i zawsze po prostu starałam się to jakoś zakrywać. I stąd też się wzięła moja miłość do makijażu. Mhm. No i ja już gdzieś tam od gimnazjum, już od podstawówki, końca podstawówki zaczynałam zakrywać sobie te pryszcze. I niestety u mnie w szkole, w gimnazjum i w podstawówce nie wolno było się malować. Ale tak w ogóle, totalnie, tak? Totalnie w ogóle. I miałam jedną taką sytuację, kiedyś odpowiadałam nawet ją na TikToku, że moja pani od matematyki, pozdrawiam serdecznie. Nie pozdrawiamy! Pozdrawiam jakby. Mam już w to wywalone. Kazała mi, zobaczyła, że mam delikatny makijaż, typu pomalowany, po prostu pomalowana twarz podkładem delikatnie, korektor. Kazała mi przy całej klasie wziąć chusteczkę i się zmyć, pokazać jej, czy nie mam nic. Ale i tam miałam chusteczkę taką... Nie, ale słuchaj dalej, no. Bo może przekręciłam. Kazała mi iść, zmyć makijaż płynem do mycia naczyń. Co? Który tam stał, tak, taki stary, jak w szkołach stoją takie różne płyny, to był chyba do naczyń, nie wiem, coś takiego. I kazała mi się tym zmyć, no. I później i przyjść. Później przy klasie chusteczką pokazać. Tak, chusteczką jej pokazać, że na pewno zmyłam twarz. Miałam taką akcję, słuchajcie. To jest terror w szkole. To jest po prostu... Ale to jest traumatyczne, bo traumatyczne. Wiesz, masz trądzik, nie czujesz się z tym komfortowo. I wyobraź sobie, że zmywasz twarz płynem do mycia naczyń w szkole, gdzie masz podrażnioną skórę. I cała czerwona, tak. Właśnie. No. Nie masz nawet kremu, żeby sobie nałożyć. Nie. Co za baba. No, straszne to było. Także, nie no, no okropnie. Ja w ogóle nie rozumiem czegoś takiego w szkole, że nie możesz zakryć sobie takich rzeczy, że nie możesz mieć makijażu. Jakby, co to przeszkadza? Tak, czym to przeszkadza, co nie? Czym to przeszkadza? Tak samo jak są te ograniczenia, że dziewczyna nie może mieć krótkich spodenek, ale tak, chłopak już może. Ale chłopak już może. Wiadomo, że dziewczyna kusi przecież. Wiadomo, że no tak, nie tak mówimy jest. Tutaj o przesadzaniu, no że tak, że chodzisz tak z gołą dupą nieodpowiednio albo z cyckami na wierzchu. No ale to nie też o to bez chodzi. Przesady. Jest lato i u nas też często dziewczyny dostawały uwagi, bo miały za krótkie spodenki. Do kolan. Nie no. Takie wiesz, rybaczki. Nie wiem, niektóre zasady w szkole są dziwne, no. Nie wiem, jak teraz to wygląda w dzisiejszych czasach. Dajcie nam znać, właśnie, czy macie takie zasady w szkole. Myślę, że są niektóre. Tak myślisz? Ale dajcie nam znać, czy macie tak, że nie możecie się malować w szkole. No w ogóle. Ja miałam ostre no jazdy wiesz, o to. Okej, może jeżeli... No ale kurde, no nawet jeżeli to jest mocny makijaż, to w czym to przeszkadza? No tak, no. A tym bardziej, jak chcesz się poczuć komfortowo i zakryjesz sobie coś. No właśnie, wyobraźcie sobie, że... I wytuszujesz rzęs, nałożysz sobie błyszczyk, tak, i macie mega trądzik, jesteście w klasie, ludzie się patrzą, musicie zmyć ten cały makijaż. I jeszcze wiesz, ty przychodzisz, bo ona jeszcze zwraca na ciebie uwagę bardzo i ty przychodzisz, taka czerwona, wszyscy w śmiech, że jeszcze ty musisz tą chusteczką. No ona zrobiła taką jazdę, że ona dyrektorkę przyprowadziła wtedy, z tego co pamiętam. To w ogóle jest absurdalne, absurdalne. Dzieją się naprawdę różne rzeczy w szkołach. Nie zajmują się nauczyciele poważniejszymi rzeczami, tylko czymś takim. Mm-hmm. To jest absurd dla mnie. No z perspektywy czasu, jak teraz to patrzę, no to jest zabawne, ale wtedy nie było mi do śmiechu. Nie, no wiadomo, no wtedy nie musiałaś było. Się poczuć... No nie, no może upokorzona. Upokorzona, to jest upokorzenie. To jest totalne upokorzenie. No. Dzieci się z ciebie może śmieją. Dlaczego ja dzisiaj opowiadam jakieś takie smutne historie ze swojego życia? No nie wiem, jakieś takie po prostu ja chyba po tej pierwszej historii z poprzedniego odcinka, tak, nie wiem czy zauważyłaś, zrobiłam się taka bez energii, jak to opowiedziałam. Tak, musimy powrócić z tą energią. Tylko pozytywna energia, ale czasem trzeba stawić czoła też tym negatywom i czasem o nich opowiedzieć, bo może komuś pomogą, może...
Ty się oczyścisz, jeżeli to powiesz na głos. No tak jest. No tak, tak. No ale co byśmy doradziły dziewczynom, które nie mogą się malować, a chcą coś ukryć, no. Malujcie się. Ja, szczerze mówiąc, wtedy się też trochę bałam, bo miałam problemy z matmą i tak wiadomo, nie chciałam sobie pogorszyć też sytuacji, ale no tak czy siak sobie to jakoś zakrywałam, no bo czułam się po prostu wtedy lepiej, no. No trudno, dostawałam uwagi. Moja mama była czasem wzywana do szkoły, ale to już bardzo rzadko. No ale no moja mama też wiedziała, jaki jest stan mojej cery. Nie była na mnie zła o to, że dostaję te uwagi, bo mam trądzik, bo się maluję do szkoły. No nie było nigdy takiej sytuacji. Bo sama wiedziała, jak to wygląda, więc... No... Nie, ciężko no, teraz cokolwiek doradzić, bo no mi też... No nie wiem, no ja bym się dalej malowała, szczerze mówiąc. Nie, no, pomimo ja tych też, uwag, no. Miałabym to naprawdę gdzieś. No bo to chodzi... O twój komfort. Tak, o twój komfort. Jak ty masz się też skupiać na lekcjach? Bo jak się czujesz dobrze bez makijażu, tak. No to jest jak najbardziej okej, okay, ale tak, jak się czujesz lepiej, kiedy trochę sobie coś poprawisz, tak. No to kurde, no nikt nie ma prawa ci powiedzieć, no że nie możesz tego robić. No dokładnie. Strasznie. Nie wiem, może nie jest, nie ma już czegoś takiego w szkołach. Mam nadzieję, że nie. No. Mam nadzieję, że już dziewczyny nie muszą czegoś nadzieję, takiego przeżywać. Ale wydaje mi się, że ale takie 15 lat temu, Boże, 10 lat temu, co ja mówię, no. 15. To co ile to można? 10 lat temu, no to tak było. Przechodzimy do pierwszej historii. Ziomale czy laska? Kto ważniejszy? Kto ważniejszy? Chyba laska, no. No trochę tak jest, no. Znaczy, no ja więcej czasu przebywam z moim chłopakiem niż z tobą. No tak, no wiadomo, no właśnie. Też jesteś dla mnie ważna, ale wiadomo, że z nim może spędzę życie. Właśnie, z nim chcesz zbudować przyszłość. Chociaż i... z sobą też chcę, ale wiadomo, że ze sobą nie mieszkamy. No nie, tak, to jest trochę tak. Co innego, więc no facet tak 55%, a ty wreszcie po prostu. Nie, no bo wiadomo, że nie można iść ten związek i zapominać o wszystkich ludziach dookoła. No tak. Że trzeba i tak zawsze pielęgnować te przyjaźnie, no ale jednak... No z partnerem czy partnerką chcesz zbudować życie. Nie, no tak. No ale też, no właśnie, no trzeba... Trzeba dobrze to rozdzielać. Rozdzielać. Dobra, zobaczymy o czym tutaj... Kochane, od pewnego czasu zaczęłam was słuchać na siłowni podczas malowania i jazdy do szkoły. Po usłyszeniu historii wchodzenia 3 razy do tego samego bagna stwierdziłam, że też się podzielę moją historią i chętnie poznam zdanie starszych sióstr, które mi doradzą. W 2021 roku weszłam w swój pierwszy poważny związek. Oczywiście na początku nie było nam łatwo. Musieliśmy oboje się siebie nauczyć, odkryć czego pragniemy i jak się zachowywać odpowiednio. Bardzo zdrowe podejście. No bo jest tak, że musicie się siebie nauczyć. Nie no, oczywiście, że tak. Uważam, że kłótnie lub nieporozumienie na początku związku są normalne. Ale nawet nie tylko na początku. Ogólnie kłótnie, nieporozumienia są normalne. Jeżeli związek jest 80 do 20, tak gdzieś przeczytałam, no to to jest... Jak najbardziej zdrowy okay. Związek. Bo każdy się kłóci, no. Nie, no oczywiście, nie że tak. Nie da się no. Mieszkać z kimś i się nie pokłócić o coś. Nawet po prostu po jakimś czasie też osoba cię zaczyna denerwować i... No czasem się denerwuje samoczynnie. Tak, samoczynnie gdzieś tam wychodzi jakaś kłótnia. Lub jesteś przed okresem. No. To wtedy masz prawo. Ja teraz tak mam, że czuję już mój PMS. Naprawdę. A 2 tygodnie temu miałam okres. I teraz jestem 2 tygodnie przed. Już 2 tygodnie i czujesz, tak? Tak. Nie, to ja mam zawsze, że tydzień przed... Jestem rozemocjonowana. Różnie i właśnie. I się zastanawiam, Boże, co mi się dzieje? Czuję się tak fatalnie i później patrzę na tabletki. A, okres będę miała za tydzień. No. To ma sens. Pierwszy rok, mimo nieprzyjemnych sytuacji, był bardzo romantyczny i udany. Wtedy mogłam rzec, że naprawdę byłam zakochana. Wszystko było idealnie. Drugie pół roku było również dobre, do czasu, gdy mój chłopak poznał nowych znajomych. Nasz kontakt był gorszy. Spotykaliśmy się może raz na tydzień lub na 2 tygodnie, pomimo tego, że mieszkaliśmy 10 minut od siebie. Chłopak zaczął mnie wystawiać dla kolegów. Mówił, że się ze mną spotka, ale w ostatniej chwili pisał, że woli wyjść z ziomkami. Okej, okay, czyli tak... Kurde, jakby ci napisał na dalsze facet, tory. Że wiesz co, wolę się dzisiaj spotkać z ziomkami. No to mam takie... No tak, wolę. Okej, okay, no wczoraj się spotkałeś z ziomkami, to dzisiaj się spotkaj ze mną, no bo wiadomo też, nie o to chodzi, żeby ograniczyć nagle tą drugą osobę nie i musisz tylko się zajmować mną i tylko spotykać się ze mną. Ale jednak, no trzeba to rozdzielić, co nie? Również on przestał mnie wspierać i był wredny. Odpisywał na wszystko zlewająco, doszło do tego kłamstwa na temat używek. Chłopak był poważnie uzależniony od działa. Palił od początku naszego związku. Przeszkadzało mi to. Chłopak tłumaczył się bezsensownymi argumentami, no ale zakochana dziewczyna wszystko zrozumie.
Nie chciałam z tym walczyć, więc poprosiłam go na początku związku, aby ograniczył i mówił, gdy pali. I tak było na początku. Nasze spotkania były, jak wspominam wcześniej, raz na 2 tygodnie i głównie były one w domu i tylko uprawialiśmy seks. Okay. Gdy nie miałam ochoty i nie chciałam, chłopak był strasznie obrażony i zły. Często, gdy ja byłam u niego, zawsze chciał, żebym wcześniej wróciła do domu. Co? Mówi ci, no wiesz co, już jest późno, powinnaś iść. O Boże. To cię wygania trochę? Kurde. Słabo. Strasznie bym się poczuła, gdybym coś takiego usłyszała. A dlaczego masz iść, bo co? Bo chcesz sobie pograć na komputerze? Bo sobie, wiesz, to jest coś innego, jak no, twoja mama przychodzi, fakt, na przykład, że... jesteście no młodzi tak. Twoja mama przychodzi, że o nie wiem, już jest 22, czas odprowadzić koleżankę do domu, no albo tak, coś takiego. Ale jesteś u typa, jakby tutaj relacja, już no jesteście starsi i mówi ci coś, daje ci do zrozumienia coś takiego, no to strasznie bym się dziwnie poczuła. Mhm. Podczas spotkań ze mną siedział cały czas na telefonie. Ten okres był dla mnie bardzo ciężki pod względem stanu psychicznego. Nie dawał mi żadnego, nie dostawałam żadnego wsparcia, a chłopak dokładał mi non-stop okropne zachowanie. Gdy na przykład on miał urodziny, bardzo się postarałam, upiekłam mu tort w kształcie serca, lecz gdy ja miałam urodziny, chłopak zadzwonił do mnie, powiedział wszystkiego najlepszego i do końca dnia nie było kontaktu. Co? Nie chamskie. Mega słabo, no. Tym bardziej, że ty się starasz, no. A on tak, wszystkiego najlepszego. I nara. To nie chodzi o to, żeby kupować ci jakiś prezent, co nie? No. No bo ty też upiekłaś mu tort, czyli zrobiłaś, poświęciłaś swój czas. No tak. Żeby jemu było miło, on równie dobrze mógł iść na łąkę i nazbierać ci kwiatków, wiesz o co chodzi. To nie chodzi o to, żeby kupował jakieś drogie prezenty, ale żebyś postarał chociaż trochę. Albo nie wiem, napisał te życzenie jakoś, jakieś dłuższe, żeby ci było miło czytając to, a nie wszystko najlepszego. Mega słabo. W żaden inny dzień nie obchodziliśmy moich urodzin razem. No właśnie, bo myślałam, że może, nie wiem, w inny dzień chciał ci przygotować. No właśnie, coś, nie miał czasu albo coś, grał na przykład. Grał i dlatego nie zrobił nic z tobą. Straszne. Na twoją rodzinę. Poczułam się wtedy jak jakaś koleżanka z klasy, a nie jego dziewczyna. Mhm. Chłopak również nie zabierał mnie na żadne imprezy, aby mnie zapoznać z jego nowymi znajomymi. Były sytuacje również, że chłopak mówił mi wprost, co jest we mnie brzydkiego i co powinnam zmienić. What? Co? Że facet ci mówi, że to se zmieni, to no, se, ale to zakochałaś se zmieni się, kogoś zakochałaś innego. Się we mnie. Tak, no i tak, to dlaczego no. Ja mam się teraz zmieniać? Bo ty tak chcesz, no... Teraz sobie pewnie myślicie, że dlaczego nie zerwałam. Zrywałam. Od września do grudnia mieliśmy 3 zerwania, które trwały po 2 tygodnie. Zawsze to on przychodził i przepraszał i mówił, że się zmieni. Ta zmiana trwała 3 dni. Oczywiście stosowaliśmy przerwy w związku, które nie miały sensu. Nadszedł styczeń. Wszystko było dobrze, ale potem się znowu zjebało przez jego zachowania. Nie spędziliśmy razem walentynek również, bo mieliśmy przerwę w związku. W marcu było już lepiej, chłopak zaczął się starać, lecz nadal ziomki byli ważniejsi niż ja. Zerwałam z nim po raz kolejny. Zerwanie trwało może z 3 tygodnie. Chłopak oczywiście wrócił. Przez te 3 tygodnie dobrze się bawiłam, poznałam nowe osoby, chodziłam na urodziny koleżanek i zaczęłam chodzić regularnie na siłownię. No i bardzo dobrze. Stalkowałam, co on robi i cały czas o nim myślałam. Boję się, że wrócił wtedy do mnie, ponieważ widział, że dobrze się bawię bez niego. Zawsze jest tak, że jak masz dobry czas. Tak. Nie wiem, oni czują. Czują krew po prostu, jak jakiś wampir. Tak, że tobie się układa, poznajesz sobie różne osoby no. I tak powraca i przypomina sobie. To jest najgorsze, bo no. Jest już kilka miesięcy na przykład po, albo tutaj kilka tygodni i ty już zaczynasz właśnie wszystko sobie układać na nowo i nagle jeb. To jest strasznie chamskie, strasznie egoistyczne, no. No tak, no. Oczywiście, że przyjęłam go z powrotem. Kochałam go. Zachowania się znowu powtarzały. Jedyna zmiana była taka, że nie był już wredny. I zaczęliśmy się więcej spotykać. Nadal byłam wystawiana dla ziomali. Moje przyjaciółki mówiły, że mam zerwać, lecz nie umiałam. Biedna. Przyjaciółki często mają rację. Nie zawsze, ale bardzo często. No. Wyczuwają. Zrobiłam bez sensu kolejną przerwę. Podczas tej przerwy zaczęłam mieć większe powodzenie u chłopaków. Gdy mój chłopak to zobaczył, zmienił się. No proszę. Nadeszły wakacje, u chłopaka widziałam zmiany, które mnie bardzo cieszyły. Wspólne wakacje, wspólna praca, większe pokazywanie uczuć z jego strony. Niestety, ale tym razem ja zawiodłam. Przez 10 miesięcy byłam strasznie raniona. Wiem, że jak to czytacie, nie odbieracie tego aż tak, ale uwierzcie mi, to co przeszłam było straszne. Byłam sama, poniżona, nieakceptowana i okłamywana.
pomimo tego, że go kochałam, nadal czułam strach i już nie umiałam się znowu otworzyć na niego. Bo to jest tak, jak ktoś cię zawiedzie kilka razy, tak, no to już ciężko kolejny raz, okej, dać mu drugą szansę, ale już czwartą, piątą, szóstą, no to już... Niby dajesz, ale masz jednak tam z tyłu głowy, to pamiętasz to i jest ci ciężko, nie? Mhm. To jest taka po prostu kłoda w waszym związku. No tak. I ona po prostu cały czas pamiętasz już jest, o tym. No. Bo nawet jak się kłócicie o coś innego, no to i tak wracasz myślami do tamtych sytuacji, gdzie cię zranił, albo gdzie cię okłamał i myślisz sobie, o może znowu. Albo jak się kłócicie o coś innego, to często po prostu przytaczasz tą sytuację. No tak, no bo to jest sytuacja, która po prostu cię zraniła, no. Dochodził wrzesień, czyli nasza druga rocznica. Usłyszałam, że on nie chce jej obchodzić, bo tego nie czuje. Bo tego nie czuję, no. Niczego nie czuję. Nie obchodzimy naszej rocznicy, bo tego nie czuję. Czytaj dalej, bo... Coś tu się grubo będzie chyba działo. Również mi powiedział, że nie widzi mnie na swojej osiemnastce, ponieważ nie jestem w klimacie jego ziomków. Co? Jakby ci tak typ powiedział, że nie jesteś w klimacie jego ziomków i cię nie zaprasza. Ja bym powiedziała, a ty nie jesteś w moim klimacie, nara, no kurwa. Nie jesteś w klimacie moich ziomków. Ale to jakby... Ja jestem z tobą, czy z twoimi ziomkami? Ale jak to brzmi w ogóle? Że co, że on nie chciał, żebyś ty się widziała z jego ziomkami, bo co? Bo, no właśnie nie wiem. Nie wiem, jeżeli facet nie poznaje cię ze swoimi przyjaciółmi, okej, nie mówię rodzina, bo rodzina to już jest coś trochę dalej, ale ze znajomymi, z przyjaciółmi, no to jest dziwne, że spotykacie się też tak, jak pisałeś wcześniej, że tylko w domu i tylko na seks. No to jest coś, nie wiem. Jest coś nie tak. Przegadaliśmy to i było już okej. Okay. Dałam mu ostatnią szansę. Chłopak wymyślił pierwszy raz od 10 miesięcy fajną randkę. Rano dostaję wiadomość. Widzę się z chłopakami, nie mogę. Nie, to już by był koniec dla mnie. Już no, bym się znudziła. Ja myślę, że ja bym się znudziła trochę wcześniej. No. Bo to już jest za bardzo, no. Kurde, no w ogóle nie szanuję twojego czasu. No bo co, ty też ogarniasz się, malujesz. Razem. Balsamujesz, perfumy nowe kupujesz, bieliznę. No tak. On ci nagle mówi w ostatniej chwili, że nie, że i to już się wystawia ziomkami. Któryś raz. No tak, to nie jest pierwszy raz, bo raz się może zdarzyć. To są różne sytuacje losowe, ale nie drugi, trzeci, czwarty, piąty, już szósty. By, nie wiem, już by wymyślił jakieś kłamstwo, że nie wiem, jego pies się źle czuje albo... No pies... wiem, ale nie mogę powiedzieć no tak. Z chłopakami. No to kurwa, to zajebałabym mu szczere chyba, przynajmniej. No ale no, z tej szczerości, jak to jest chamskie. Ale zobacz, ona też wielokrotnie sobie pozwoliła na takie coś. Tak, no ale nie wiem, straszny chuj z niego. Wtedy nie byłam smutna, byłam już zła. Mhm. Wyszłam z moją przyjaciółką i jej chłopakiem i kolegą tego chłopaka. Było fajnie, on też był fajny. Mhm. Zachowywałam się bardzo strasznie. Bardzo strasznie. Do teraz mam wyrzuty sumienia, ale gdy mój chłopak był na imprezie, napisałam mu, że to już nie ma sensu. On odpisał, no to rozumiem. Aha. No to w ogóle no, nie wiem, dlaczego ty jesteś z nim? Ewidentnie, no to bo on ma wyjebane po prostu. No tak. Przez miesiąc no bo spotykałam tylko się. Po prostu brał ją. Okej, no to już ma sensu. Okej, rozumiem. No tak. Żadne, nie wiem. Porozmawiajmy? Przez miesiąc spotykałam się z nowym chłopakiem, nazwijmy go Kajtek. Traktował mnie tak, jak chciałam. Byłam szczęśliwa jak nigdy. Mój były chłopak, nazwijmy go Bartek. Mhm. Stawiał notatki na IG i na TikToka rzeczy związane ze mną. Co? Również do mnie pisał, że mam do niego wrócić. No i widzisz, zobaczył, że się spotyka z kimś innym, no to tak, dupa to już zapiekła tak. I już jednak masz ze mną być. Pies ogrodnika kolejny. Na imprezie z Kajtkiem dowiedziałam się coś, co złamało mi serce znowu. Kajtek zalogował się u mnie na swojego snapa. Przypadkowo tam weszłam i zobaczyła, jak odpisuje swoim koleżankom na ich zdjęcia, pisząc im, jakie są piękne. Również te zdjęcia zapisywał. Gdy to zobaczyłam, od razu z nim porozmawiałam. Powiedziałam, że przypadkowo widziałam, jak zapisuje zdjęcia przy mnie. Kajtek zaczął mnie przepraszać i mówić, że on nie umie się oddać jednej kobiecie i dlatego to robił. Obiecał, że się zmieni. Przez 2 tygodnie wchodziłam na tego snapa. Nadal odpowiadał i wysyłał swoje zdjęcia dziewczynom dla atencji. Kajtek też zaczął mnie okłamywać z ziołem. Podczas mojej relacji z Kajtkiem Bartek zaczął się starać. Pisał do mnie cały czas. Raz przyszedł do mnie i dał mi list, w którym były jego uczucia zapisane. Raz przyszedł do mnie... Czekaj, jeszcze raz. Sobie. Raz przyszedł do mnie i dał mi list, w którym były zapisane jego uczucia. Dostajesz list i tam ci chłopak wszystko wypisuje. Nie no, list jest bardzo słodki.
No kurde, ewidentnie nie masz szczęścia. Miłości, no. Nie wiem, no może się poprawi. No nie, no Kajtek też do wyjebania, no. Dostałam kwiaty. Również napisał on do Kajtka z prośbą, aby dobrze mnie traktował. Czy co, tutaj nagle jakaś zmiana o 180 stopni? Co jest? Bo to w ogóle to zachowanie do niego no. nie pasuje. No nie. No który facet były, pisze do obecnego, dobrze ją traktuj. Aż to po prostu nie pasuje mi totalnie. Nie, nie. Dla nie Kajtka sobie czegoś przestała być już interesująca. Pisał coraz mniej. Okay. Wspólnie to zakończyliśmy. Nie mam żalu do Kajtka, ponieważ przez ten miesiąc dał mi dużo radości i pokazał, jak mogę być dobrze traktowana. Mhm. Nie licząc tej sytuacji z laskami. Po pewnym czasie napisałam do Bartka o Kajtku i miał rację, że jestem kolejną laską do kolekcji. No widzisz, sama do niego napisałaś. Oj. Oj, oj. Bartek był u mnie. Rozmawialiśmy, wszystko było wyjaśnione. Czułam, że zaraz wrócimy i zaczniemy od nowa. Chłopak powiedział, że on teraz potrzebuje czasu, musi się zająć szkołą. Obiecał mi, że za miesiąc wróci. Minęły 2 miesiące, nie wrócił. Przestał mnie obserwować na Instagramie. W Sylwestra moja przyjaciółka napisała do niego, żeby się w końcu ogarnął, czego chce. Dla mnie to wyglądało przyjaciółka tak... napisała. Dla mnie to wyglądało tak, że chciał, abym zakończyła związek z Kautem. Dla mnie to wyglądało tak, że chciał, żebym zakończyła związek z Kajtkiem i jego błagała o powrót. Napisał jej, że odezwie się do mnie za parę miesięcy, może za 5, ponieważ potrzebuje czasu dla siebie. Zostawia sobie taką otwartą furtkę. No, to bardzo, bardzo źle. Gdy w głosówce powiedziałam mu, że go kocham, odpowiedział, i co mam na to odpowiedzieć? Gdy był u mnie 2 miesiące temu, powtarzał, że mnie nadal kocha i chce wrócić. Boli mnie to wszystko, ponieważ mimo bólu, którego dostawałam przez ten rok, moje serce nadal czeka na niego i chcę, czy mam czekać na niego, czy raczej odpuścić. I ogólnie, co uważacie o tym wszystkim? Naprawdę chcę już zakończyć rozdział związany ze smutkiem i zacząć szczęśliwy dział w życiu. Chłopak wspomniał, że się odezwie, lecz sądzę, że to było na odczepkę. Moją historię napisałam w dużym skrócie. Mam nadzieję, że tyle starczy do obrazu sytuacji. Czekam na waszą odpowiedź i niecierpliwie na kolejny odcinek. Buziaki. Nie, no do wyjebania jeden i drugi. No tak, wszyscy. Myślę, że powinnaś zapomnieć o Bartku. No bo kurde, co to ma być, że poczekaj na mnie, za 5 miesięcy się odezwę. Stara, on pięć sobie miesięcy, robi... 5 miesięcy to jest dużo czasu. Robi sobie otwartą furtkę, jak mu nie wyjdzie z innymi dupkami. I żebyś ty czekała, no i żebyś ty czekała. Nie czekaj. I ty nie możesz nic w tym czasie robić, poznawać ludzi, tylko czekać na ale niego, w ogóle, aż on ale się patrz, zastanowi. Jak ona tak była z tym Kajtkiem... No. No to on nagle się zmienił i tutaj ten list i traktuje no ją tak. dobrze. No bo to jest pies ogrodnika po prostu. I tyle. I on chciał, żebyście wy się rozstali. Tak. I żebyś ty była sama i czekała na niego. Tak. No nie, no. I widzisz, stara, ty pewnie teraz to słuchasz i przemyśl sobie, jak to brzmi. Nie, no tyle razy cię wystawił. Kurde, czy wierzysz w to, że ludzie się zmieniają? Znaczy wiesz, że mogę się zmienić, ale... Ale aż no, tak? Kurczę. Aż że on tak. nagle będzie idealnym chłopakiem za te 5 miesięcy? Nie. Jak jest takim teraz chłopakiem, i żeby dojść do ideału, którego ty oczekujesz prawdopodobnie, jak każda z nas, no to... No nie, no 5 miesięcy... Ty w tym czasie możesz poznać naprawdę bardzo fajną, wartościową osobę, która będzie cię szanować. Ale możesz się też skupić na siebie w albo ciągu skupić tych się 5 miesięcy. To przede wszystkim, a później poznać za jakiś czas... fajną osobę i tyle. Nie czekać na typa, który zostawia sobie otwartą furtkę w razie co. No nie no. Tym bardziej, że powiedział miesiąc, okej, miesiąc minął i jednak 2 miesiące minęły. Tak. I dalej nie, jednak jeszcze 5. No kurde. No nie no. Mm-mm. Nie, moim zdaniem musisz po prostu, i zresztą przestać obserwować. Zablokować. Zablokować. Blok i tyle. No kurde, nie możesz na niego czekać, no bo co, marnujesz swoje życie czekając na chłopca, który i tak nie wie, czego chce. No właśnie. No bo nie masz potwierdzenia, że on będzie chciał i nagle wróci i będzie zajebisty. I co, ty przez te 5 miesięcy albo ileś tam, mniej, może więcej, będziesz siedziała i myślała i na niego czekała? No tak, ja bym się nawet nie zdziwiła, jak za, nie wiem, 2 tygodnie albo za miesiąc on będzie miał inną laskę. No właśnie. I w ogóle to 5 miesięcy to będzie, wiesz... 5 lasek miał. No. Że on sobie zaraz zapomni o tym. No i kurde. No nie fajnie cię traktuje, no. No nie fajnie, no. No myślę, że powinna się skupić na sobie, zdecydowanie. Skupić się na sobie, na swoich zainteresowaniach i Kajtka to tyle. Do wyjebania od razu, no to jakby nie, no. nie obchodzi on nas. Ale no Bartek, kurde, no ewidentnie koledzy, kurde, szkoda, że nam nie pisałaś też,
Szkoda, że też na mnie napisałaś, ile macie lat mniej więcej. Mm-hmm. No bo to też, wiesz, no jak jednak jesteś młody, no, tak. No to ci ziomale są najważniejsi. No tak. Dopiero później, jak zdajesz sobie sprawę, że chcesz budować coś z dziewczyną, no to... No tak, faceci też trochę później dorastają. No tak. Tak jest. No wiem. Tutaj, no, to jest czysta prawda. To jest potwierdzone. No nie sobie zrobisz, no nie ma co czekać na niego. No tak, no zajmij się po prostu sobą i tyle. Nie dawaj mu tej satysfakcji i tej otwartej furtki. Może być tak, że on zobaczy, że nagle u ciebie znowu się układa tak. I znowu się odezwie. I ty znowu polecisz za nim. I takie błędne koło. Ja bym go zablokowała, żeby on nie miał w ogóle dostępu do ciebie. Tak. A jak napisze gdzieś, albo nie wiem, wyśle list, bo to jest tak, że oni później wymyślają najbardziej romantyczne rzeczy. Właśnie ten list, albo nie wiem, napisze ci... Kurde, nie wiem, film ci nagra, albo przyjdzie do twoich rodziców z kwiatkami, ten, albo nie wiem. Który nie robił przez cały związek, przez całe spotykanie się nic, to później i nagle pod koniec... robi taki gest, tak. To on nie jest jakiś taki bardzo szczery ten to gest. To nie jest szczere, tylko to jest po prostu kolejna próba zdobycia ciebie. Mhm. I tyle. Tak, i miną 2 tygodnie i on znowu będzie taki sam jak był. Bo faceci sobie... po prostu kochają zdobywać i to o to chodzi. Jak zdobędzie, to już się znudzi. Tak. Więc ja bym chyba go zablokowała, żeby nie miał w ogóle żadnego dostępu, żeby nie mógł się dobić. I żeby nie widział, co tam u ciebie. I po prostu musisz być silny, bo pewnie będzie tak, że się odezwie. Jak zobaczy tylko, że u ciebie jest okej, albo zaczniesz się spotykać z nowym, to znowu się odezwie. I dlatego... wtedy musisz mu powiedzieć, żeby po prostu spadł na drzewo. Spadaj na drzewo. Mój dziadek tak mówił zawsze. Spadaj na drzewo, prostować banany. Prostować banany. Prostować banany. Właśnie tak mu napisz. Dokładnie tak. No nie, no po prostu... No nie ma co, nie ma co. Przechodzimy do kolejnej historii. Przechodzimy do kolejnej. Dobrze, przechodzimy do drugiej historii naszego dzisiejszego odcinka. Chyba zdradziłam mojego chłopaka i nie wiem, co z aktualnym. Okej. Koniec podstawówki i początek... Koniec podstawówki i początek technikum. Ja i mój chłopak Bartek szliśmy do innych szkół. Mm-hmm. Bartek był trochę takim nerdem klasowym w podstawówce, ale mi to nie przeszkadzało. Trochę się tego wstydziłam, ale kochałam go. Się wstydziłam, ale co jest z tego byciu nerdem? Nie wiem. To jest sexy. Najfajniejsi są Co nie? No. W mojej klasie kolegowałam się z Maćkiem, Klaudią, Pauliną i Kubą. Mm-hmm. Maciek, Klaudia, Paulina i Kuba. Okay. Przyjaciele. A Bartek, chłopak, dobra. Maciek i Paulina strasznie szipowali mnie z Kubą, ale nie zwracałam uwagi. Był dla mnie kolegą, tak jak ja dla niego koleżanką. Mm-hmm. Pewnego dnia, gdy były skrócone lekcje, postanowiliśmy iść w pewne miejsce pośrodku niczego, najzwyczajniej się napić. Mm-hmm. Okej, okay. U nas też się chodziło w takie miejsce. No, wagary. Spoko. Rozumiemy. Tak. Piliśmy litra czystej wódki, ale Paulina miała nie pić, bo ja popełniłam błąd, wypiłam dużo na pusty żołądek. Ojejku, najgorzej. Mm. Coś chyba o tym wiesz. No. Ja i Kuba wypiliśmy najwięcej, jednak najbardziej zezgonowała Klaudia. Mm-hmm. Mnie też totalnie odcięło, nic nie pamiętam i w tym problem. Okej, czyli... Dobra. No to co tam się zadziało? Odebrał mnie Bartek z moją przyjaciółką. Problem pojawił się na dzień kolejny, gdzie dostałam zdjęcie od Pauliny, która nas ogarniała, gdzie leży na kolanach Kuby i informację, że się pocałowaliśmy. A ty tego nie pamiętasz? Nie. Mhm. Mocne. Żadne z nich przy tym nie było, ale tak twierdzi Kuba. Nie mogłam w to uwierzyć, wszyscy wiedzieli, że mam chłopaka, a ja byłam pewna, że nie byłabym w najgorszym stanie zdradzić. Okej? Okay? Mhm. Przez kolejne parę dni wolnego nie dostałam żadnej wiadomości od Kuby. No ale no i popatrz, uwierzyłabyś? Że ktoś mi mówi, że ja zdradziłam mojego chłopaka, bo tak się napisał. No jest zdjęcie jak leżysz, no ale to wiesz, to mogłaś się oprzeć, bo byłaś najebana. Ale nie wiem, wydaje mi się, że nigdy też się nie napiłam tak do takiego stopnia, żeby nie pamiętać. Ja też, no. Jakby bywałam bardzo pijana, zgonowałam, ale nigdy nie było takiej sytuacji, że nie pamiętasz czegoś, no? Jakiejś sytuacji, bo to jest dziwne, że nie pamiętasz w ogóle takiej sytuacji? Niektórzy tak mają, że rzeczywiście nie pamiętają, no. Spotkałam się z takimi osobami, że rzeczywiście nie pamiętają nic z imprezy, czasem jak wypiją. Po prostu im się coś urywa i koniec.
Nie pamiętam też nic. Straszne. Bardzo współczuję takim osobom, bo... No bo co ty masz teraz zrobić? Wierzyć, no tak, czy nie wierzyć? No tak. Bo z jednej strony wiesz, że nie byłabyś w stanie tego zrobić, a z drugiej strony ktoś ci mówi, że to zrobiłaś. No właśnie. Tego nie wiesz. Przez kolejne parę dni wolnego nie dostałam żadnej wiadomości od Kuby. A ja bałam się napisać, gdy w ostatni dzień napisałam z pytaniem, czy to prawda, gdzie on mi napisał, że nie pamięta, ale chyba tak. No to widzisz, no to on też nie pamięta. No to kto to widział? Tylko ta jedna dziewczyna, tak? Tak? No nie, też tego nie widziała. No nie, no tak. Tak, ona mówi, że widziała. Mówi, że widziała, że zrobiła zdjęcie jak leżała na kolanach. Byłam załamana. Bartek był na mnie wściekły za to wszystko, a ja musiałam mu jeszcze powiedzieć najgorsze. O, fuck. Spotkałam się z nim, a on powiedział mi, że mi wybacza. Byłam w totalnym szoku, jednak gdzieś z tyłu głowy od jakiegoś czasu Kuba pojawiał mi się coraz częściej. Mhm. Na razie powiedziałam Bartkowi, że bardzo doceniam, ale potrzebuję przerwy. Okej. Okay. No Bartek... dobrze, no bo potrzebujesz trochę czasu, żeby sama sobie to wypowiedzieć, bo jeżeli wiesz, że to zrobiłaś, to dobrze, że zastanowisz się po prostu, czego chcesz dalej, no bo nie wiem, no może jakoś podświadomie ci się podoba ten Kuba. Kuba, Bartek? Tak? Kuba? Tak, Kuba. Bartek co chwilę do mnie wypisywał, mimo proszenia go, że nie chce kontaktu, zaczynałam się irytować. Mhm. Jednak wróciłam do szkoły, Paulina porozsyłała całej klasie te zdjęcia i byłam wściekła, ale zbyt nieśmiała, żeby jej zwrócić uwagę. Ta Paulina mi nie pasuje. Myślisz, że może kręcić? Mhm. No bo po co by rozsyłała też to zdjęcie? Żeby tamten się wkurzył, żeby oni się rozstali? Nie wiem, no może jej się podoba twój chłopak? No właśnie. No bo wiesz, skoro ty tego nie pamiętasz, no tak. Ten Kuba mówi, że chyba ona, tak, ale w sumie tak. Nie wie, bo nie pamięta, no tak. Też. A nie ma żadnego dowodu. Nie? Tylko ta Paulina. No nie wiem, nie wiem. Nadal mnie szypowali z Kubą i coraz częściej zaczynają pojawiać mi się w głowie. Minął tydzień, drugi, trzeci, aż w końcu zdecydowałam myśli o Kubie. Dręczyły mnie tak bardzo, że czułam się, jakbym zdradzała Bartka. Okej, czyli cały czas o nim myślałaś i się czułaś, jakbyś go zdradzała. Spotkałam się z nim i powiedziałam mu, że nie potrafię już z nim być, ale nie po tej zdradzie. Mhm. I że nie potrafiłabym zbudować dalej porządnej relacji po tym. Okay. Nadal nie byłam pewna tego, czy zdradziłam Bartka, ale moje drogi z nim się rozeszły na razie. No okej, jeżeli tak czujesz. No. Dobrze, też fajnie zrobić sobie taką przerwę, tak. Że mu powiedziałaś że... nie brnąć w to, jeżeli nie ma się takiej pewności. No. Miał miesiące, a moja relacja z Kubą się rozrastała. Okay. Była idealna. Całowaliśmy się wszędzie, uciekaliśmy z lekcji, aż w końcu zapytał mnie o związek i się zgodziłam. W tym czasie Klaudia i Maciek zmienili szkołę. Mhm. W związku z Kubą jestem już prawie 2 lata, jednak codziennie myślę o Bartku i o tym, jak go zraniłam. No ale kurde, no powiedziałaś mu też wprost. No tak, zachowałaś się też dobrze, że porozmawiałaś z nim i powiedziałaś szczerze. Że sobie nie wyobrażasz teraz bycia razem, no. To jest bardzo duży plus. Wiadomo, że go zraniłaś, no ale... Tym bardziej w tym wieku, bo w tym wieku jeszcze ciężko się rozmawia na takie tematy. No ale nie możesz do końca życia myśleć o tym, że kogoś zraniłaś, się. No bo no, tak naprawdę każdy z nas kogoś zranił kiedyś, co nie? Od 2 miesięcy śni mi się codziennie. Mhm. Od jakiegoś czasu bardzo dużo kłócę się z Kubą, czasami mam ochotę z nim zerwać. Mimo, że kłócimy się totalnie o pierdoły, czasem mam uczucie, jakbym była w najszczęśliwszym związku, a potem jakbym się w nim dusiła. Mhm. Mam przeczucie, że oboje nie mamy odwagi ze sobą zerwać, albo po prostu nie chcę zawieść jego rodziców, którzy mnie kochają nad życie. Ale nie możesz myśleć o rodzicach. Nie możesz myśleć o rodzicach. W ogóle, totalnie nie. Że masz z nimi dobry kontakt i ty będziesz dalej utrzymywała tą relację. Wiesz, rodzice są w swoim związku, a ty masz swoje życie. Ostatnio widuję Bartka dosyć często. Mieszkamy blisko siebie i łapie mnie zawsze taka nostalgia. Bartek nigdy nie podniósł na mnie głosu, a Kuba zaczyna to robić. Mam wrażenie, że Kuba nie stara się tak jak kiedyś i że to nie wypala. Nie mam pojęcia, co robić. Pomóżcie. Nadal nie jestem w stanie uwierzyć, że też się pocałowaliśmy. Kurczę. Może tak naprawdę się nie pocałowaliście, tylko tutaj no nie coś wiem, ktoś kręci? Nie no wiem. No bo kurde, no znasz no, siebie też, jednak i wiesz, do czego jesteś zdolna. Ale też jest duże prawdopodobieństwo, że możesz nie pamiętać, bo czasem no są tak, takie no sytuacje. No dobrze, no może być tak, no. Dobra, tutaj to już wracam się jakby głos. Wychodząc z tego pocałunku, no to już jakby to jest nieważne. To jest nieważne. Ty kurde, myślisz cały czas tak, o Bartku. Że ty zaczęłaś myśleć o Bartku i przez to trochę sabotujesz ten swój obecny związek? Myślimy, że powinnaś się zastanowić, czy w ogóle chcesz być dalej w tej relacji, no. I nie myśleć... Wiadomo, że ciebie to teraz tyra, że
skrzywdziłaś Kubę, ale rozdrapując to wszystko... Skrzywdziłaś Bartka, ale rozdrapując to wszystko... Możesz tylko pogorszyć sytuację. Wiadomo, pomożesz wtedy sobie, bo sobie trochę oczyścisz sumienie. No bo to jest trochę, tak jakbyś myślała tylko o sobie, bo może, wiesz, Bartek dalej coś do ciebie czuje i powiesz mu, że, nie wiem, chciałaś go przeprosić. I on nagle poczuje, że może jest szansa na jakiś powrót. No właśnie. I to też nie jest fair w stosunku do niego, tym bardziej jak jesteś teraz w innej relacji. Jeżeli nie czujesz się szczęśliwa w tej relacji, no bo czujesz, że po prostu cały czas... Coś cię trapi. To najlepiej pogadać ze swoim obecnym chłopakiem, co zrobić dalej tak, z tym myślę, związkiem. Że na pewno musisz porozmawiać z Kubą, w którą stronę chcecie iść, no bo wygląda to na to, jakby teraz to sobie tak żyło, ale... Że tak sabotujesz trochę, bo tutaj jesteś wkurzona na siebie, wiadomo. Tutaj wam się coś nie układa, myślisz cały czas o Bartku. Ale też zaczęliście się więcej kłócić, tam na ciebie krzyczy i to też nie jest Wiadomo, że są normalnie kłótnie i tak, to jest normalne, ale jeżeli czujesz, że to przekracza jakąś granicę i że może dojść do, nie wiem, do rękoczynów albo do czegoś gorszego, no to musisz koniecznie coś z tym zrobić, poradzić się kogoś, zaufanego przede wszystkim i nie utrzymywać dalej tej relacji, jeżeli czujesz się w niebezpieczeństwie. No to na pewno, więc na pewno ty musisz się zastanowić, czego chcesz. Dokładnie. Czy chcesz Bartka, czy chcesz Kuby, a może w takiej sytuacji najlepiej byłoby, gdybyś nie wybrała nikogo. I pobyła sobie sama bo ze może sobą, teraz też jest tak, że kłócisz się z Kubą, więc automatycznie myślisz o Bartku, że z nim było fajniej. Może jeżeli byłabyś z Bartkiem, no to wcale by nie było tak fajnie, jak ci się wydaje. Dokładnie. Wiesz, o co chodzi? No bo tak naprawdę to było 2 lata temu, no to przez 2 lata temu ludzie dojrzewają, ludzie się zmieniają. I nie wiem, może Bartek też jest innym człowiekiem niż był te 2 lata temu i wcale nie byłoby... Tak dobrze z nim. Nasza rada, po prostu zastanów się, czego ty tak naprawdę chcesz. I na pewno musisz porozmawiać z Kubą, dokąd zmierza wasz związek. Dokładnie. Czy widzicie to obydwoje, czy nie. No bo on też się zaczął zachowywać nie fair i też się zaczął odsuwać od ciebie, tak jak piszesz tutaj. I trzymamy za ciebie mocno kciuki. Tak. A teraz przechodzimy do historii numer 3. Przychodzę z dość nietypową historią, która dzieje się cały czas. Wszystko zaczęło się od rozpoczęcia nauki w nowej szkole. Czas pójść do szkoły średniej, nowi ludzie, nowy etap w życiu. Mam ogromne szczęście, bo jestem w klasie z moją najlepszą przyjaciółką, bez której nie wyobrażam sobie życia. No i fajnie. Lecz wracając, nowi ludzie. W wakacje 2021 roku, przed rozpoczęciem nauki w nowej szkole, powstała grupka klasowa, na której mogłam już w pewien sposób poznać osoby, z którymi będę uczyć się przez kolejne 5 lat. Chodzę do technikum. Poznałam wtedy Cypriana. Cyprian, ładne imię. Pisaliśmy codziennie, od razu złapaliśmy to coś. Cyprian niestety nie mieszkał blisko, dzieliło nas 2,5 godziny drogi samochodem. Czas szkolny spędzał w bursie. A okej, bo właśnie miałam pytać, to jak on chodzi do tej szkoły? Wracając jednakże teraz z wakacji, miałam zaplanowany wyjazd z rodzicami do Chorwacji. Przez cały wyjazd coraz intensywniej rozwijałam relacje, ale przy okazji też uczucia do Cypriana i z przyjemnością mogę powiedzieć, że z wzajemnością. Dobrze, czyli na razie tutaj wszystko ładnie się układa. Jak to zawsze na początku. Tak. Zaplanowaliśmy spotkanie parę dni po moim powrocie. Odliczałam sekundy, żeby tylko się z nim spotkać. On w 3 ostatnich dniach mojego wyjazdu również wyjechał na parę dni na obóz. Wtedy się zaczęło. Coraz sporadyczniejsze odpisywanie. Wielkie różnice w stylu i chęciach rozmowy ze mną. Poznał dziewczynę na obozie. Serce mi pękło. Ostatecznie nie spotkaliśmy się. Na rozpoczęciu roku wymieniliśmy się prezentami, które już planowaliśmy wcześniej. Nie było aż tak źle, lecz cierpiałam. Okay, czyli on poznał sobie na tym obozie jakąś inną laskę. No ale co, poznał w 3 dni i tak zmienił zdanie już? Kurde, nie wiem. Dziwnie. Pierwsze około 3 miesiące mieliśmy sporadyczny kontakt, lecz później znów nas połączyło. Oswoiłam się z tym, że zostawił mnie z tak silnymi uczuciami dla innej. Zaczęłam przeistaczyć to uczucie w przyjaźń. To, jak cudowną, dojrzałą relację stworzyliśmy, nie stworzył chyba nikt na świecie. No może bez przesady, ale... ale no tak. No, nie, no fajnie, że w końcu wróciliście do tej przyjaźni. Tak. To jest okej. Okay. Czułam się przy nim swobodniej niż sama ze sobą. Był i jest... Ciekawe, że czujesz się przy kimś swobodniej niż sama ze sobą. No? To może rzeczywiście stworzyliście aż tak dojrzałą relację.
był i jest męską wersją mnie, moją bratnią duszą. Mhm. Tak żyliśmy w tej relacji, widząc się codziennie, śniąc się i ciągnąć to dalej, ale już bez podtekstów miłosnych. Mhm, okay. Cyprian był bardzo wierny swojej dziewczynie. A czyli właśnie aha. On dalej, okej. Okay. O kurde. No, relacja z facetem, który ma tak bliską przyjaciółkę, oj, może być bratnią ciężka. Bratnią duszę. Mhm. Pewnego dnia zaistniała bardzo nagła i rujnująca znów mój świat informacja. Cyprian wyjeżdżał. Wyjeżdżał już na zawsze, na inny kontynent. O kurde. Oczywiście dziewczyna z nim zerwała. Ja jako jedyna przy nim pozostałam. Okej. Okay. No wiesz, no, ta dziewczyna też musi myśleć o sobie, no jeżeli no, tak, chłopak no. Się przeprowadza na inny kontynent, wychodzicie do szkoły, no to... Wiesz, z przyjaźnią. Przyjaźń jeszcze można, moim zdaniem, utrzymać jakoś tak na ale relacje dystans. W młodym wieku, tak. Kiedy druga osoba przeprowadza się na inny kontynent, no kurde, może do innego ciężko. Miasta w tym różnica, samym kraju, różnica w Europie. Czasowa nawet, co nie? No tak, no właśnie. To w ogóle ciężko jest takie coś pogodzić. Gdy wyjechał, dzień w dzień z nim rozmawiałam. Mhm. Potrafiliśmy rozmawiać po paręnaście godzin dziennie. Znów zaczęliśmy kręcić. Wyznaliśmy sobie bezgraniczną miłość. Najwspanialszym dniem w moim życiu był dzień, gdy po 2 latach rozłąki wrócił na parę dni do Polski odwiedzić rodzinę. Cały jeden dzień spędziliśmy razem, pocałowaliśmy się. To był dzień jak ze snu. O. Ciężko płakałam kolejne dni, gdy znów wyjechał. Nasza relacja zamarła. Nie było już wątków miłosnych, nadal była silna i nadal ją ciągnęliśmy, ale pod kątem czystej przyjaźni. Stwierdziliśmy, że tak będzie najlepiej, by za mocno nie cierpieć. Mhm. Minęło parę miesięcy, aż nagle... Dziś jest 21 grudnia 2023 roku. Dokładnie 10 października bieżącego roku poznałam chłopaka Edwarda, z którym stworzyłam coś, co przebiło relację nawet z Cyprianem. Wow. Ponieważ w relacji z Cyprianem było pożądanie, lecz tylko psychiczne. I można powiedzieć, że pod jakim względem emocjonalne. A z Edwardem jest emocjonalne, psychiczne, ale również fizyczne, seksualne. Okay. Dość szybko i odważnie, bo 19 października weszliśmy w związek. Czuję się z Edwardem tak, jakbym była już z nim co najmniej 20 lat. Zero tematów tabu, czynności i rozmowy, takie jakich czasem nawet dorośli boją się podjąć. Mm-hmm. No ale co teraz? Cyprian nie dowiedział się o Edwardzie od razu. Planowałam mu to powiedzieć, ale cały czas to odkładałam w czasie. Mhm. W pierwszych dniach mojego związku z Edwardem Cyprian napisał mi nagle, że jestem miłością jego życia i tęskni. Ja twardo... Znowu wyczuł, bo to już była relacja przyjacielska, no nie? Mhm. A ten wyczuł, że no... Mhm. Aj. Ja twardo postąpiłam, wierna moim uczuciom do Edwarda i wyjaśniłam wszystko Cyprianowi. Mhm. Było ciężko. Przez sentyment do starego uczucia, z którego wyleczyłam się na ciężkiej terapii u psychiatry, wspomagając się antydepresantami, ale dałam radę. No kurde. No to już tak poważnie. Mhm. Nie no, ewidentnie ta relacja z Cyprianem była ważna, bardzo ważna dla ciebie, no ale kurde też, wiesz, koleś przyjechał po 2 latach, na 2 dni, no. No jak co masz to stworzyć ma, no właśnie, z nim? Co masz z nim stworzyć? Ciężko. Nawet jak on ci wyzna miłość, no... No tak. No nie ma go tutaj, nie ma ani ciebie bytu. Nie ma tam, no. No wiadomo, że możecie się postarać, jest sentyment, ale związek na odległość... Tym bardziej, że wiesz, jakby to była Europa albo inna część Polski, to czy okay. Dla nas oczywiście, bo niektórzy mogą żyć sobie w takich związkach. Jakby... Oczywiście, że tak. Tylko chodzi mi o to, że... Podróżowanie na inny kontynent jest bardzo drogie. Wy jesteście no tak. Bardzo młodzi. No tak. I na pewno... Ciężko byłoby spotykać się nawet co miesiąc, co nie? Co miesiąc, żeby dobrze, żeby chociaż no co 3 miesiące. To jest inny kontynent. No i co? Jestem zajebiście szczęśliwym w związku, zdrowym, kwitnącym. Edward oczywiście wie o Cyprianie, zaakceptował kolej rzeczy, ponieważ jednak ciągle relacje z Cyprianem mam. Okej. Okay. Gdzie rozmawiamy, tak jak cały czas od samego początku znajomości. Mhm. Czyli ta przyjacielska znaczy, relacja dobrze, nadal jest, Edward... fajnie. Jest dojrzały na tyle, tak. Żeby... Być z tym okej. Okay. Tak, żeby być z tym okej, okay, no. Wszystko w sumie wydaje się być piękne, ale nie do końca. Mm. Pewnego dnia, gdy Edward u mnie był, zadzwonił Cyprian na kamerce. Gadaliśmy sobie w trójkę, na luzie. Mm-hmm. Zdziwiłam się bardzo, że chłopaki się tak dobrze dogadywali. Ucieszyłam się. Nagle jednak grom spadł z nieba i rozbił mi głowę. Cyprian oświadczył mi, że za rok w grudniu 2024 wraca do Polski na stałe. O, to zmienia postać rzeczy bardzo. Bardzo.
No ale tutaj też jest w Edwardzie zakochana, tak? No, no właśnie, i z Edwardem tutaj mówisz, że to tutaj jest wszystko zajebiście, kwitnąco. A w Edwardzie jest zakochana? Uczucie, które przy usłyszeniu tej wiadomości mnie ogarnęło, było tak obce i tak dziwne i tak zniewalające, że naprawdę do tej pory nie wiem, jak je określić. Od razu po zakończeniu rozmowy z Cyprianem porozmawiałam o tym z Edwardem, ponieważ zaczęło mi coś ciążyć na klatce piersiowej. Wspomnienia dawnego uczucia. Ale jak, że aż tak od razu zaczęła, wiesz, rozmawiać o tym. Mega dojrzałe. Propsuję. Bardzo. No i w kolejnych dniach rozmawiałam z bratem, z którego opinią bardzo się liczę. Opowiedziałam mu wszystko i powiedział, że muszę wybrać. Że nie muszę robić tego teraz, lecz za rok będę musiała, bo jak mi powiedział, w szczęśliwym związku nie może być osoby, do której czuję się coś równie silnego. No, brat ma rację, no. Nie może być tak, że jesteś w związku, ale czujesz jednocześnie coś bardzo silnego do innej osoby. Ale bo... są czasem takie osoby, które jednocześnie kochają dwie osoby albo trzy. Ale no i co, jesteś, ale nie jesteś w związku żadną, z żadną, czy no... jesteś? No bo jak jesteś w związku z jedną... To zależy też od tamtych osób, czy one takie coś akceptują, no nie? Nie, no to tak, no to ale to już inny rodzaj relacji, co nie? Inny rodzaj relacji, oczywiście, ale tak mi to po prostu przyszło do głowy, że możesz kochać jednocześnie dwie osoby. Ale gdzieś słyszałam, że jeżeli naprawdę byś kochał tą pierwszą osobę, to nigdy byś się nie zakochał tej drugiej. Nie wiem. Trochę się oburzyłam. Powiedziałam, że to nie fair dla Edwarda, że tak rok będę sobie czekać i za rok wybiorę ten lub ten. Nie. Wiem tu i teraz, że bez zawahania wybiorę mojego obecnego chłopaka. Lecz będzie to najtrudniejszą podjętą decyzją w moim życiu. Na samą myśl myślałam, o tym... Szczerze myślałam, że... Cypriana. No bo normalnie w komedii romantycznej byłoby tak, że Cyprian by wrócił i ty byś wróciła do Cypriana. Tak, w sumie tak. Ale no, nie jesteśmy w komedii romantycznej. W prawdziwym życiu. No i fajnie. No i fajnie, że wiesz to że wiesz. Tu i teraz. No, tak. No. Że nie czekasz specjalnie rok i sobie wtedy wybierzesz któregoś tam chłopaka. No tak, no to bo jest to bardzo dojrzałe. To byłoby, masz rację, że to byłoby nie fair w stosunku do Edwarda. No ale jeżeli poczujesz inaczej, no to musisz mieć świadomość, że zawsze możesz zerwać z Edwardem. Jakby no nie tak, jesteś... No, jesteś uwiązana. Tak. Jeżeli poczujesz, że jednak chcesz być z Cyprianem, no to... No to po prostu tak czuję twoje serce. No tak, i to po prostu musisz to coś z tym zrobić. Będzie to najtrudniejszą podjętą decyzją w moim życiu. Na samą myśl o tym, że będę musiała odciąć się od Cypriana, rozrywa mi serce. Moja mama powiedziała, że to nic złego kochać dwie osoby, nawet więcej osób. Bo mogę wam powiedzieć, że tak, kocham bezgranicznie, nieodwołalnie dwóch mężczyzn. Lecz jeszcze bardziej w głębi serca wiem i czuję, że tylko z jednym jestem w stanie być i kochać tak inaczej, tak wyjątkowo, jak można kochać tylko jedną osobę. Mam nadzieję, że mniej więcej rozumiecie całą historię. Słowa są w opowiadaniu, lecz do sedna. Co wy byście zrobiły? Chodzi mi o to, czy zostawiłybyście tą drugą miłość w swoim życiu, czy dla zdrowia psychicznego i zdrowia relacji, w której jest się teraz, tą drugą miłość byście odrzuciły. Ja na ten moment staram się za bardzo o tym nie myśleć. Piszę z Cyprianem, rozwijam mój związek z Edwardem i coraz bardziej przekonuję się w fakcie, że to ten do końca mych dni i jakoś to leci. Ale wiem, że nastanie kiedyś ten moment, kiedy dla własnego komfortu psychicznego będę musiała coś z tym Cyprianem zrobić. Powiem szczerze, no ciężko tutaj powiedzieć, bo nigdy nie byłam w takiej sytuacji, że kocham jednocześnie dwie osoby. Dopiero za rok. W sensie no nie cały rok, dopiero w grudniu. Więc to uczucie też się może zmienić. Możesz tak naprawdę odkochać się w Edwardzie przez ten rok. No tak, możesz to jest bardzo dużo czasu. Więc... Ja myślę, że dobrze, że nie zaprzątasz sobie tym na razie głowy. Tak. No bo co masz na razie zrobić? No jeżeli nie wiesz. Kochasz Edwarda, jest wszystko między wami okej, ale może Cyprian zaraz sobie pozna jakąś inną dziewczynę. Właśnie. No kurde, nie wiadomo przez nigdy. Przez rok możesz bardzo dużo zmienić, więc... No a może właśnie teraz... on wróci, a tobie się posypie z Edwardem i nie będziesz z Edwardem właśnie. I wtedy on wróci i rzuci się sobie w ramiona, jak w romantycznym filmie. Komedii. Tak, komedii romantycznej właśnie. No. W romantycznym filmie. No nigdy nie wiadomo, no. Nie wiem, ja nie miałam nigdy sytuacji, żebym kochała dwóch facetów. No tak, właśnie o to chodzi. Ciężko mi się tak postawić teraz w takiej sytuacji, kogo miałabym wybrać, skoro kocham jednego i drugiego. Na pewno na razie... Żyjmy w trójkącie. Skoro ta relacja z Edwardem jest dla ciebie wspaniała i się rozwija i wszystko jest w porządku, no to na pewno nie rezygnowałabym. No w sensie tak rozsądek mi tak podpowiada, że okej, tu jest jakieś takie... No wiesz, no po prostu przeszłość i coś takiego... No właśnie, tak, no bo to może być sentyment bardziej, prawda? To jest typowa historia z filmu romantycznego.
Że wiesz, że chłopak on wraca i, tak, tak. I to jest twoja pierwsza miłość, mm-hmm. taka niezapomniana, ale mm-hmm. kurde, ale tutaj jest coś on może się stabilnego. Bardzo zmienić też przez ten rok. No bo zmieniamy się tym bardziej w takim tak mm-hmm. młodym wieku. Ty się możesz zmienić, Edward, Cyprian, wszyscy mm-hmm. się możecie zmienić. Mm-hmm. Więc... No ale tutaj masz z tym Edwardem coś takiego... Namacalnego. No. Tak. I dojrzałego, i takiego, I, że... Tak, no tak. Widzisz, że Alnie z nim przyszłość, więc... Możesz kurde, dalej nie, to pielęgnować. Nie rezygnowałabym z tego. Tym bardziej, że wszystko się zajebiście układa. Nie no jest dokładnie. Tak właśnie, tak jak miałyśmy w poprzedniej historii, mhm. że tutaj już w tym związku się zaczyna coś mhm. dziać nie tak, bo już myślisz o tamtym. Tak. A tutaj jakby dalej wiesz, że kochasz go nad życie no i że nie chciałabyś go zostawiać. Więc, no więc... nie rezygnuj z tego mhm. i pielęgnuj swoją relację, bo nie wiesz tak naprawdę, jakim człowiekiem wszyscy będziecie, jakimi ludźmi będziecie wszyscy za rok. Mhm. I taka rada od nas. No tak, ale to jeszcze dużo czasu, a może on w ogóle nawet nie tak. przyjedzie, może zmieni zdanie. A może zdanie, jednak może... zmieni zdanie, może się coś innego stanie. Mhm. No, jest bardzo dużo opcji, rok to jest jednak kawał czasu. Kurde, no ale jednak dla twojego zdrowia psychicznego ciężko mieć relację z tym Cyprianem, skoro go kochasz też, co nie? Mhm. No tak. Nie wiem, może powinnaś porozmawiać ze swoim obecnym chłopakiem. I powiedzieć, że czuję coś do Cypriana? No, no nie, no w sensie to by było, wiesz... Bardzo krzywdzące. No krzywdzące, no ale no tak je, to jest prawda. Mm. No tak, no. I może razem się zastanów... Wiesz, jak macie taki dojrzały związek, o jakim mówisz. Mm-hmm. Że mówicie sobie wszystko, mm-hmm. jesteście w stanie wszystko sobie powiedzieć i jest... No tylko wiesz, no wtedy okay. może z tobą zerwać, no, no bo właśnie, skoro kochasz go. No. No właśnie. Też jest takie ryzyko, że może tego nie przyjąć. Ale nie, no rozmawiała tutaj no. z Edwardem i mówiła, że jaka jest taką sytuacja. Wyjątkową relację macie z Cyprianem, no tak. No nie wiem, ja bym się skupiła po prostu na związku, który obecnie jest. Jak chyba kochasz tak, szczerze, tak. jest między wami wszystko okej. Okay. Bo szkoda to odpuszczać tak. dla czegoś, co może wyjść, a może nie wyjść. Dokładnie. Nie wiadomo, bo wy tak naprawdę nie byliście razem z no tym właśnie. Cyprianem. To była już ostatnia historia. Bardzo wam dziękujemy za waszą obecność. I oczywiście, tak jak zawsze, wysyłajcie do nas maile na adres askmałpa.yourbesties.com i obserwujcie nas na Instagramie, na TikToku, nasze prywatne konta, tak Lila Janowska, Weronika Białek. I widzimy się za tydzień w środę. Bye.